Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Studio Fakty, a z nami jest dzisiaj Krzysztof Maj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka pytań, myślę, że długo czekaliśmy na tą rozmowę. Pierwsze, jakie przychodzi mi do głowy, czy wystartuje Pan w wyborach na prezydenta Wrocławia, bo wiele spekuluje się na ten temat. Marszałek Przybylski zdawał się też to zasugerować. Przepraszam, że czekaliśmy, to moja wina, że przekładaliśmy nasze spotkanie, ale obowiązki, które dzisiaj pełnię, funkcja, no czasami to trzeba poczekać na... To zupełnie nie to miałem na myśli akurat. Na spotkanie ze mną, ale... Na dobre rozmowy dobrze się czeka też. Miło na początku tego słyszeć. Czy będę kandydatem na prezydenta? Bardzo by chciał tego pan marszałek Przybylski, który to zaanonsował w mediach, mówiąc, że byłbym dobrym prezydentem Wrocławia. Natomiast ja niezmiennie odpowiadam, że nie ma jeszcze wyborów samorządowych. Przed nami są wybory parlamentarne, w których jako nasza formacja zamierzamy wziąć udział. Na tym się teraz skupiamy, a ja przede wszystkim skupiam się też na bieżącej pracy członka zarządu odpowiedzialnego za turystykę, za kulturę. Jest tu wiele wyzwań, zresztą dobrze pan o tym wie, że pewne zmiany zostały w zarządzaniu kulturą dokonane. Mam nadzieję z pozytywnym odbiorem, ale na pewno już dobrymi skutkami, bo są już tego widoczne efekty. Na tym się skupiam, żeby ten pewien proces rozpoczęty do końca kadencji zakończyć. I to jest współpraca na wielu polach. Głównie otworzyłem kulturę i Urząd Marszałkowski na współpracę z NGO-sami, z organizacjami pozarządowymi, ale też pracujemy z dyrektorami naszych instytucji, aby się te instytucje uspołeczniły, jeszcze bardziej w niektórych przypadkach otworzyły na otoczenie, na widzów, na organizacje, które z nimi chcą współpracować, lub w ogóle zaczęły taką współpracę. Chcemy to usystematyzować, udokumentować pewnymi aktami prawnymi. Na tym się dzisiaj skupiam, a turystyka niezmiennie województwo dolnośląskie uznaje za najładniejsze województwo, najładniejszy, najpiękniejszy, najbardziej atrakcyjny region w Europie. No i trzeba tylko temu pomóc. Zainicjowałem taką akcję Moje Dolnośląskie, żebyśmy jako Dolnoślązacy odkrywali swój region, poznawali go na nowo albo go w ogóle poznali, bo się okazuje, że sami mamy co tutaj odkrywać. A podoba się panu, w jakim, można powiedzieć, tempie rozwija się Wrocław? W którą stronę się rozwija? To już jest naciąganie mnie na rozmowy w kampanii wyborczej, natomiast... Taka nasza rola dziennikarza. Wrocław przez wiele lat był takim liderem, wyznacznikiem zmian. Ostatnio zaobserwowałem bardzo huczne otwarcie tramwaju numer bodajże 18. I 19, tak. Linii Popowice. Tylko rozwój transportu zbiorowego, na który mam szczególne patrzenie w kwestiach aglomeracji, powinien być na temat... rozwojem, bo nie wiem, dlaczego zamknięto linię C. Być może są jakieś argumenty, żeby to zamknąć. Żeby się nie dublowała. No, tak to rozumiem. No tak, ale w pierwszych kilku tygodniach mieliśmy już awarię pantografów i ten autobus byłby dużo bardziej mobilny, mógłby rozładować te powstające poprzez awarię korki, awarię tego nowego torowiska, ale przede wszystkim rozwój mówi, że coś dokładamy, a nie coś dajemy w zamian. Tak, tramwaj jest pojemniejszy od autobusu, ale jednak bym nie likwidował, nie zagęszczał Popowic, odbierając ludziom przyzwyczajonym do Legnickiej, do dużej liczby tramwajów, no jednak tam ubyło i przez to się dzieją zatłoczenia w tramwajach. Ja bym to jeszcze zagęszczał sieć połączeń, a nie zagęszczał liczbę pasażerów w tramwajach. No czyli jednak już jakaś konkretna rzecz jest. No to jest bardziej ocena tego, który korzysta czasami z tramwaju jadącego ulicą Legnicką. Jest po prostu bardzo, bardzo ciasno. No tak, a teraz jeszcze nas czeka remont tej ulicy, to już w ogóle może być trudno, ale no remont potrzebny. Znaczy, remont jest zawsze potrzebny. Ja tak. Zawsze bronię remontów, to jest chwilowe utrudnienie. Gorzej jak ten remont się przeciąga jak ulica Kosmonautów. Akurat przy wjeździe na moje osiedle dużo szybciej się jedzie rowerem czy komunikacją zbiorową niż samochodem. Mieszkańcy mojego osiedla na grupie wewnętrznej też się zastanawiają, która to już jest organizacja skrzyżowania, a ten remont się bardzo długo ciągnie, więc te też remonty powinny mieć swoją dynamikę i być sprawnie organizowane i sprawnie przeprowadzane. Ale ogólnie w jakichś najbliższych wyborach pan wystartuje, na chociaż taką deklarację może się pan pokusić? No, raczej to będą wybory parlamentarne. Jeśli nasze ugrupowanie uzna, że powinienem startować w wyborach parlamentarnych, to
to... No chyba uzna, jest pan jednym z czołowych polityków bezpartyjnych samorządowców. To jest, bezpartyjni samorządowcy nie są ugrupowaniem wodzowskim. My się tym odróżniamy, jesteśmy taką inną opcją, że pracujemy na przestrzeni, w przestrzeni kraju, szanując autonomicznie decyzje lokalne, czy wojewódzkie, czy w danych powiatach, i to gremium wspólne będzie ustalało najlepszych kandydatów i kandydatki do parlamentu w nadchodzących wyborach, i jeśli będzie taka rekomendacja, to będziemy o tym rozmawiać. 5% możliwe? Wie pan co, jest to możliwe, dlatego że my mówimy dość wojny wewnętrznej, PiS-u z Platformą, ludzie naprawdę w rodzinach się nie mogą... Ale rządziliście z obiema tymi partiami w województwie. Tak, i mówimy, że my nie wykluczamy nikogo. PiS mówi, że na pewno nie będzie koalicji z Platformą. Platforma mówi odsunąć PiS i nigdy więcej z nimi do stołu, ale nie na tym polega demokracja. Demokracja polega na wygrywaniu wyborów albo walce o głosy, ale na tym się kończy wojna. Potem trzeba usiąść do stołu i próbować tak rozmawiać, żeby realizować to, co się w kampanii wyborczej przedstawiało. Wykluczanie kogoś na starcie jest rzeczą strasznie złą i antydemokratyczną, kompletnie antydemokratyczną, ponieważ żeby rozwijać kolej na Dolnym Śląsku, bezpartyjni samorządowcy by tego nie mogli robić, gdyby nie mieli koalicjanta w tej kadencji PiS, poprzedniej Platforma Obywatelska. W Lubuskim jest Platforma Obywatelska i to bezpartyjni samorządowcy uratowali po nieudanym absolutorium panią marszałek Polak, żeby jednak no, nie robić tam wojny, wojenki, być może jakiegoś paraliżu województwa. No, poszli, rozmawiali, uzgodnili pewnego rodzaju projekty, które są ważne dla mieszkańców, czy zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. I to były takie warunki współpracy i one są realizowane. My mówimy, trzeba rozmawiać. My nie wykluczamy nikogo. Tak jak powiedział pan marszałek na naszej konwencji, ani nam Platforma siostrą, ani PiS nam bratem, ale trzeba współżyć, trzeba rozmawiać, trzeba realizować rzeczy, które dla mieszkańców są ważne, w dialogu, a nie w wojnie. Czyli rozumiem, że jeżeli udałoby się no, uzyskać ten awans, mówiąc taką frazeologią sportową, do Sejmu, wejść do Sejmu, krótko mówiąc, czyli bylibyście otwarci na rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami? My jesteśmy zawsze otwarci i marszałek Przybylski z tego dowodem. Od 9 lat marszałkiem województwa dolnośląskiego. To jest w historii naszego bardzo dynamicznego regionu najdłuższa kadencja. To był pierwszy marszałek, który w ogóle kadencję całą przetrwał. Wcześniej nie było to dane żadnemu marszałkowi, właśnie ze względu na to, że on rozmawia. Rozmawia z ludźmi i kiedy ostatnio głosowanie takie bardzo polityczne, no widać, że kampania już idzie, spowodowało, że nie było absolutorium, był remis 18-18 w głosowaniu. 90 samorządowców z Dolnego Śląska podpisało list poparcia dla marszałka, wskazując właśnie na to, że to jest marszałek, który rozmawia, rozwiązuje sprawy, nawet z przeciwnikami politycznymi, bo wybory powinny kończyć pewien spór. No to chyba nie było ludzi z Platformy na tych podpisach. A nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić, ale na pewno byli ludzie, przedstawiciele Tak dla Polski, którzy zostali wykluczeni za to, że podpisali list poparcia marszałka. To jest ta demokracja? No to już pozostawię odpowiedź widzom. Natomiast jeszcze będę kontynuował ten wątek. W wyborach samorządowych możemy jednak się spodziewać kandydata w ogóle bezpartyjnych samorządowców we Wrocławiu? Tak, na pewno będzie taki kandydat. Czy to będzie kandydat szerszych środowisk, czy nasz tylko i wyłącznie... To już czas pokaże, ale na pewno będziemy mieli kandydata na prezydenta Wrocławia. A możemy spodziewać się jeszcze jakichś dodatkowych konwencji związanych z wyborami samorządowymi, bo rozumiem, że ta konwencja dotyczyła bardziej parlamentarnych wyborów. Po wyborach parlamentarnych na pewno będą konwencje regionalne. My jesteśmy federacją różnych stowarzyszeń z różnych ośrodków w kraju i każdy ma swoją autonomię w regionie. Na razie skupiamy się na wyborach parlamentarnych, wszystkie 16 organizacji wojewódzkich. I też muszę powiedzieć, bardzo otwarcie podeszliśmy do kandydatów w tych wyborach. Ogłosiliśmy, że proszę bardzo, jeśli jesteś aktywny społecznie, a nie masz jakiejś legitymacji partyjnej, nie chcesz mieć, a chcesz startować z jakiegoś ruchu, bardzo wiele osób się odzywa, bardzo wiele środowisk się odzywa, że o, odpowiada nam to, co mówicie. Kurde, nie wiedzieliśmy, że jest taka formacja, bo stosunkowo mało o nas jest w mediach centralnych i my powoli docieramy do różnych środowisk z tą informacją, że jesteśmy. I ci kandydaci się gdzieś wykluwają teraz, sami piszą, dzwonią, że chcieliby porozmawiać. Nie są jeszcze zdecydowani, ale chcą włączyć swoje środowisko
do pracy, bo podoba im się to, co proponujemy. I to jest ten czas do października, czy to będzie 7 czy 15, to zdecyduje pan prezydent Duda, kiedy będą te wybory. Szkoda, że nie komunikuje tego wcześniej. PiS już o tym wie, a pozostali nie wiedzą, więc to jest przewaga ogromna PiSu. Ubolewam nad tym, szkoda, że PiS tak traktuje pozostałych graczy w wyborach, a po wyborach parlamentarnych będziemy realizować konwencje regionalne i konwencje powiatowe, skupiając się już na problemach, które będziemy prezentować, żeby je rozwiązać w następnej kadencji. To przejdźmy już może do takich rzeczywiście rzeczy, na które ma wam wpływ teraz. Mam tutaj na myśli zmiany w operze. Czym one są spowodowane? Bo pamiętam też prezentację pani dyrektor Ołdakowskiej, pana Mariusza Kwietnia i no, przedstawialiście nam państwo ich w superlatywach, ale okazuje się, że projekt nie wypalił. Tak mogę to przedstawić? Projekt nie wypalił. Mieliśmy uwagi co do zarządzania finansami w operze przez poprzednią panią dyrektor. No, potwierdziły to niezależne od samorządu. To już nie była ocena jakaś taka, powiedzmy, bo nam się coś nie podoba, tylko i Regionalna Izba Obrachunkowa i Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych stwierdzono, że dwukrotnie zostało złamane ustawa o finansach publicznych, czyli ta dyscyplina. Wobec powyższego odwołaliśmy panią dyrektor Ołdakowską. Pan Mariusz Kwiecień był u mnie chwilę wcześniej i powiedział, że sam składa rezygnację. I jakby ten, tak jak pan powiedział, projekt się nie powiódł. Od 1 lipca wchodzi tam Tomasz Janczak jako główny dyrektor. Od kilku tygodni pracuje Michał Znaniecki jako dyrektor artystyczny. W tym okresie przejściowym ogromne podziękowania dla Izy Kruczkuriaty, która przyszła, uporządkowała pewne kwestie formalne w operze, zdiagnozowała główne problemy, ale też uspokoiła sytuację, nastroje w operze są teraz bardzo, bardzo dobre i to pokazuje, że tak duża instytucja jak Opera Wrocławska wymaga pewnego rodzaju spokoju i też realnej pracy z ludźmi, a nie opieranie się tylko na komunikatach medialnych. Ktoś może zapytać, skoro pomyliście się wtedy, dlaczego mamy zakładać, że nie pomylicie się teraz z doborem obsady? Czas pokaże. To ostatnie kilka miesięcy już pokazało, że to były dobre ruchy kadrowe. No, jeśli pan ma trochę zaufania do mnie, a pracownicy opery na razie mają, to można pokazać przykład Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, gdzie przyszła nowa pani dyrektor z ogromną dynamiką i to wszystko funkcjonuje. Teatr Pantomimy Agnieszka Harkot też wybór konkursu komisji zarządu. Rekomendowałem zarządowi to rozstrzygnięcie. Idzie dobrze, więc myślę, że w przypadku doboru współpracowników zarządzających na razie nie odniosłem jakiejś porażki. No bo w sumie pan nie odpowiada chyba też za tą poprzednią decyzję, prawda? Pan jeszcze nie był członkiem województwa. Tak, odpowiadam, ale tutaj mówię, to nie jest wina nikogo, bo sam pan mówi, że ta prezentacja wyglądała bardzo dobrze, tylko potem z konsekwencją w realizacji były pewne problemy. Ja nie patrzę do tyłu. Było, minęło, podjęliśmy decyzję, wnioskowałem do zarządu o odwołanie, teraz zawnioskowałem o powołanie kolejnej grupy zarządzającej Operą Wrocławską. Skupiam się na tym, aby pomóc Operze Wrocławską w pozyskaniu środków na rozbudowę Opery Wrocławskiej. Bywam często w różnych ministerstwach, żeby to finansowanie na rozbudowę załatwić. Na tym się dzisiaj skupiam, patrzę z perspektywy, z dobrą nadzieją w przyszłość i to jest moja perspektywa. Zmiany na lotnisku, wiemy, że to jest niezwykle ważna spółka z punktu widzenia Wrocławia. Jak pan ocenia też może tą dotychczasową kadencję, długą, myślę, w pewien sposób historyczną Dariusza Kusia, no i ewentualnie jego następca Cezary Pacamaj, no wiemy, że to jest wasz wybór. 11 lat temu bodajże wybudowano nowe lotnisko i ta... To była potrzebna inwestycja dla Wrocławia. Ja dużo podróżuję i prywatnie, i służbowo, i nie mam się czego wstydzić. To lotnisko jest bardzo dobre. Po 16 latach przyszedł czas na zmiany. Jest troje udziałowców, miasto Wrocław, województwo oraz porty lotnicze, czyli powiedzmy państwowa spółka. Troje udziałowców uzgodniło zmiany konieczne w spółce. Został powołany pan Cezary Pacamaj, który był wiceprezesem, więc zna trochę spraw. No, mam nadzieję, że zadanie, które postawili akcjonariusze, czyli międzykontynentalne połączenie z Wrocławia bezpośrednie, też wzrost liczby pasażerów, że to będzie realizowane. No i niech Wrocław stanie się takim dobrym punktem odniesienia dla innych lotnisk, które aspirują do tego, żeby dobrze obsługiwać pasażerów. Niech to ten wzrost będzie kontynuowany.
Na koniec zapytam jeszcze, bo wiem, że jest pan pasjonatem sportu. Adrian Costera codziennie pokazuje nam, że można więcej, że można lepiej, że można dalej, że można mocniej. I jak ja zapytam o taką ogólną refleksję, co pan myśli, jak pan patrzy na tego sportowca? To miłe, że pan uważa, że jestem pasjonatem sportu. Gdyby, no tak zdążyłem zauważyć. Gdybym miał telewizję, to bym mógł powiedzieć, że przeglądam kanały sportowe. Ale no chwali się pan jazdą na rowerze, więc tutaj myślę, nie, że... Lubię jeździć na rowerze, bo jest też szybciej niż autem we Wrocławiu, ale lubię chodzić po górach, lubię grać w badminton. Tona. Jest tego trochę. Ale muszę powiedzieć, że dla mnie to jest ogromny podziw dla Adriana Costery, bo dzisiaj jest 14 dzień, kiedy Adrian pływa i to nie jest tak, że on sobie popływa i wychodzi. On pływa minimum 18 km dziennie. Z perspektywą, że idzie spać, na drugi dzień wstaje rano i znowu do tej wody. I tak przez 365 dni będzie pływał, jeździł na rowerze i biegał. I ja jestem pełen podziwu dla jego determinacji. Zachęcam wszystkich do współudziału, żeby mu pomóc. Niech to będzie taki nasz Forrest Gump, do którego się dołączamy. Zazdroszczę mu konsekwencji, bo ja nie jestem aż tak wytrwały w swoich postanowieniach. No myślę, że tak wytrwałych to jest niewielu. Tak, i muszę powiedzieć, że to jest niesamowite połączenie pewnej charyzmy Adriana Costery oraz tego, co... No tak, bo to jest ciekawy człowiek. To co oferuje Dolny Śląsk. On przyjechał, zapytał. Akurat otwieraliśmy Polanę Jakuszycką i ulokowaliśmy Polana Jakuszycka, Adrian Costera, otwarty Dolny Śląsk, odkrywanie Dolnego Śląska. Adrian jest zauroczony, powiedział, że to jest pierwszy raz przypadek, kiedy on nie puka do drzwi i my dobrze oddzwonimy, odpiszemy, że tu ktoś do niego sam przyszedł, powiedział, a może to na Dolnym Śląsku zrobić i tak dalej. Więc to pokazuje też charakter Dolnego Śląska, pewnej otwartości, pewnej takiej... tolerancji, bo on nie jest stąd i on nagle mówi, odkrywam Dolny Śląsk, jak tu jest miłe przyjęcie, jak tu jest otwartość, ja się to o nic nie muszę prosić. I co jest dla mnie ważne, chyba trzeciego czy czwartego dnia do Adriana przyszedł chłopak, że chce z nim popływać, ale on ma też marzenie, żeby rzucić palenie, bo Adrian 7 lat temu rzucił palenie, to jest człowiek, który był nałogowcem, który mówi, miałem trudną przeszłość, ale wyszedłem na prostą i przez ten sport chcę pokazywać i to są niesamowite efekty. Ileś osób już z nim pływało, ale jeden człowiek postanowił rzucić papierosy, bo Adrian mu dał przykład. I niech to będzie dla nas taki wszystkich przykład, że konsekwencja i wytrwałość są potrzebne, ale nawet jak się nam przydarzy nie być konsekwentnym, nie poddawajmy się, nie upadajmy, wstawajmy, idźmy dalej i twórzmy razem piękną przyszłość. No i myślę, że to jest ciekawa puenta. Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego, był dzisiaj naszym gościem w programie Studio Fakty. Być może przyszły kandydat na prezydenta Wrocławia, ale tego się dzisiaj nie dowiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowę poprowadził dla Państwa Dariusz Nowakowski. Bądźcie z nami i do zobaczenia, do usłyszenia.